Cześć kochani, witam serdecznie ponownie we vlogmasie kolejnym. Dzisiaj, słuchajcie, będę ubierać choinkę i będę kupować dekoracje. I z tego tytułu będę wybierała się na miasto. Jeszcze nie wiem, gdzie szukać takich rzeczy, ale podejrzewam, że B&M, TK Maxx, HomeSense, Next Home. To są sklepy, w których mogę coś szukać, ale nie tylko, bo wydaje mi się, że takie bombki i pierdyłki to mogę znaleźć wszędzie. Nawet w Primarku widziałam. Podejrzewam, że Mark & Spencer coś takiego miał. Więc dzisiaj mam dzień wolny i postanowiłam po prostu pochodzić i poszukać. Ja, tak jak wiecie, pierwszy raz ubieram choinkę i nie wiem, ile tych rzeczy potrzebuję. Nie wiem, ile bombek potrzebuję. Nie wiem, znaczy wiem, jak pokierować tą jakby choinkę, w jaki sposób, w jaki kolor. Z tego tytułu, że jest ona biała, to chcę mieć srebrno-różowo-białe, gdzie nie, gdzie może jakąś czerwień, no bo to są jednak święta i zawsze święta mi się kojarzyły właśnie z kolorem czerwonym, złotym i zielonym, to może gdzieś tam te kolory będą, jakiś akcent. Na sam czubek na pewno nie chcę gwiazdy jakiejś tam betlejemskiej, tylko chciałabym najchętniej unicorn. Więc tak to będzie u mnie wyglądało. No zobaczymy, no zobaczymy, jak to, co znajdę. I tak. Także kochani, zapraszam na vlogasa. Okej, kochani, ja już jestem w aucie. Właśnie zrobiłam sobie też kaweczkę Starbucksową. Nie, że Starbucksową, tylko po prostu w tym świątecznym opakowaniu. Tak jak mówiłam, będzie kawka ze mną zawsze jeździła. Także bardzo fajnie, cieszę się, że kupiłam sobie akurat to opakowanie świąteczne. Także kochani, plan jest taki, że jadę na miasto i będę szukać tych dekoracji. Trochę się boję, bo zaczyna tak kropić i nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo padało, bo nie mam ze sobą ani kaptura, ani nic takiego. No dobra, słuchajcie, jeśli w ogóle chodzi o pieniądze, to wam powiem taką ciekawostkę, że powiedziałam Sypkowi, żeby zostawił mi na dekoracje, nie? I w ogóle my nie mamy pojęcia, ile takie dekoracje kosztują, tym bardziej on. Ja sprawdzałam na eBayu i powiem wam, że jakieś głupie światełka kosztują chyba około 20 funtów. I ja mu powiedziałam, żeby zostawił mi kasę na jakieś dekoracje. I wiecie, ile mi zostawił? 40 funtów. On myśli, że ja pewnie kupię za to całe dekoracje. Ale spoko. Karta jest, to tylko taka ciekawostka. Mnie to śmieszy, dlatego że my nie mamy pojęcia, ile co kosztuje i on pewnie myśli, że ja za te 40 funtów nakupuję i bombki, i jakieś dekoracje, i jeszcze jakieś świeczki. Jak zwykła Yankee Candle kosztuje duża, 25 funtów przecież. Ale on nie ma pojęcia, także mu to wybaczam. No, także musiałam się z wami podzielić tą ciekawostką, bo mnie to strasznie rozśmieszyło. Także dobra, jadę na miasto. Okej, pierwszy przystanek mam w okolicy, gdzie jest Next Home. Tutaj jest też Homebase i HomeSense. HomeSense jest moim ulubionym, więc idziemy najpierw tam, bo tam mają zarąbiste rzeczy. Zobaczcie na tą wystawę. Jaka ładna. Właśnie takie chyba dekoracje bym chciała w domu, coś z bielą. Wiecie, ja się tak naprawdę inspiruję też tym, co ja widzę na dekoracjach. No dobra, wchodzimy do środka, zobaczymy, co jest.
Kochani, właśnie weszłam do auta. Strasznie mi się siku w ogóle chce. Byłam tylko w tym Home Sense. Kupiłam trochę rzeczy. Wydałam 65 funtów. A to dosłownie kupiłam drobiazgi. Takie wiecie, na choineczkę. Chyba w domu wam dopiero pokażę, bo nie chcę tutaj, wiecie, się rozdrabniać. Ale kurde, zaczęło padać, słuchajcie. A ja muszę teraz jechać na miasto. No muszę jechać na miasto, bo chcę zobaczyć, co jest też w innych sklepach. W sumie mogłabym iść jeszcze tutaj do tego Home Sense, do Homebase'a i do Next Home. Ale powiem wam, że mam przeczucie, że po prostu na przykład w BM-ie będzie to wszystko o wiele taniej kosztowało, bo na przykład tak jak bombka tutaj jedna kosztowała powiedzmy 5 funtów, to podejrzewam, że za 10 w BM-ie kupię za 4. Chociaż, nie wiem, mogę się mylić. Home Sense jest ogólnie drogim sklepem i ja wiedziałam, że tam wybiorę takie perełki i wybrałam, naprawdę pod mój styl wybrałam te rzeczy. Ale tak jak mówię, chyba bardziej teraz skupię się na tym, żeby na przykład kupić te takie, jak się to mówi, takie szaliki na choinkę? Takie, ja nie wiem jak to się mówi. Mi to przypomina szalik choinkowy, więc mówię na to szaliki choinkowe. I na przykład tego tutaj nie mieli, więc wiem, że muszę iść do innych sklepów. Także nie wiem, chyba sobie daruję ten Next Home, po prostu pojadę na miasto teraz. I tyle. Szkoda, że zaczęło padać, a ja nie mam kaptura. Ale dobra, jedziemy na miasto. Podjechałam pod B&M i zobaczmy, co mają tu. Dużo tych ozdób jest naprawdę do wyboru, do kolorów. Właśnie wyszłam. Powiem wam, że zakupy w BM-ie są o wiele tańsze. No, może nie ma takich bajeranckich aż rzeczy, jakie były w Home Sense, ale wow, byłam w szoku, że tam tak tanio to wszystko wygląda. Ale wiecie co? Mam problem z różową dekoracją. Chciałam mieć różowe bombki. Znaczy nie, że wszystkie, ale chciałam mieć dużo tych różowych bombek. I no nie ma za bardzo tych różowych bombek, więc nie wiem, czy szukać dalej, czy po prostu może zamówić na eBayu. No nie mam pojęcia. A teraz jeszcze jadę do Tesco. Znalazłam sobie jedne bombki na eBayu, które mi się podobają, ale jeszcze jadę do Tesco, bo w Tesco wczoraj byłam zakupy i tam też widziałam różne ozdoby, także może akurat tam znajdę. Wiecie, wolałabym wszystko mieć na jeden jakby raz, no ale no ciężko jest znaleźć po prostu typowo różowe same bombki. Gdzieś tam w całym zestawie są różowe, ale dodatkowo są złote na przykład, a mi w ogóle złoto by tam nie pasowało, więc więc tak, no cóż, zobaczymy. No jeszcze będę jechała później na miasto, więc jeszcze się na mieście porozglądam. W ogóle nie wiem, ile tego potrzebuję, bo już kupiłam drugą wielką reklamówkę dekoracji, ale ja nie wiem, ile powinnam kupić takich bombek i takich pierdółek. Po prostu robię to na czuja. Nie wiem, też światełka kupiłam, ale też znowu nie wiem, czy to nie będzie za mało. Także to jest wszystko, wiecie, bo to jest mój pierwszy raz, no nie? Nie wiem, ile po prostu, co, ile, czego potrzebuję. No ale dobra, no w razie co to będę dokupować, a w razie co to też będę ściągać. Nie ma tragedii. Kochani, przyjechałam już do domu. Jest godzina 3:00. Ja niedługo się zeszło. Powiem wam, że tak jak patrzę na tą moją choinkę z tego względu, że ona nie jest jakaś bardzo gęsta ani duża, wydaje mi się, że to, co nakupiłam, to starczy, ale nie wiem. Nie wiem. Trzeba będzie zacząć ją ubierać i w ogóle, ale chciałabym
chciałabym Wam pokazać, co kupiłam. I właśnie zacznę może od HomeSense. Tutaj wydałam najwięcej, 65 funtów. Zacznę od tego pięknego renifera, takiego srebrnego wybrałam, dużego. I to będzie dekoracja, no nie na choinkę, tylko po prostu dekoracja do domu. Wydaje mi się, że bardzo ładny jest, świecący, fajny. To było to. I zobaczmy resztę. Powiem Wam, że miałam taką radochę po prostu. Ja bym stamtąd naprawdę wszystko chciała i wszystko wybrała. Ale po prostu też nie chcę za bardzo tutaj ozdobić tego domu. Nie chcę mieć takiej, wiecie, przesady. Dobra, jedziemy dalej. Co ja tutaj wzięłam? Wzięłam takie bombki potrójne. Tak wyglądają. Takie są srebrne, świecące, kryształowe. Bardzo ładne. Ja chciałam mieć właśnie takie bardziej tą choinkę holo, biało, różowo, liliową. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie chciałam takich na przykład, tak jak wy żeście mi wysyłały czasami na Instagramie jakieś propozycje i po prostu one i te choinki były na przykład biała i z takimi hot pink fuksjowymi bombkami. Powiem Wam, że no niekoniecznie by mi tutaj, wydaje mi się, że przeszkadzało mi to. To jest i tak dla mnie nowość i nie chcę takiego, wiecie, boom w ogóle Hello Kitty sobie walnąć, chociaż fajnie by było mieć bombkę Hello Kitty, tak by the way. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to kupiłam takie suszone suszone korzenie, pomarańcze i tak dalej. I to bardzo ładnie pachnie. I chciałabym to dać właśnie pod choinkę. Żałuję, że nie kupiłam więcej, ale wiem, że na marketach, na markecie świątecznym, na przykład w Birmingham, jak pojadę, kupię tego więcej i na pewno taniej, więc wzięłam tylko jedną. Kolejną rzeczą, którą wzięłam, to wzięłam zapach do domu. Powiem Wam, że nie jestem pewna, czy będę kupowała świeczkę. No może jedną kupię, taką typowo świąteczną. Ale wzięłam taki diffuser. Diffuser, który właśnie jest o zapachu drzewka świątecznego. I jest przy okazji ozdobiony. Szkoda, że złotymi bombkami, nie srebrnymi, no ale to już kij w łeb. No, także fajnie będzie go postawić tutaj. Kolejną rzeczą, słuchajcie, bo to w ogóle już było popakowane, to są ozdoby na choinkę już tutaj. I tak, moja pierwsza ozdoba to jest tęcza unikornowa, brokatowa. Ja wiedziałam, że ja po prostu przepadnę na takich pierdółkach. Kolejna zawieszka to jest unicorn. Taki słodki, przepiękny unicorn. Tak. Cudowne. Ładne wzięłam te zawieszki. HomeSense naprawdę ma duży wybór. Kolejna rzecz, kolejna zawieszka to jest... czekajcie, bo tu już się poplątało coś. To wzięłam takiego, to jest renifer. Patrzcie, jaki piękny błysk, jaki wow, przepiękny, z takimi czerwonymi dodatkami. Bardzo mi się spodobał. Kolejna zawieszka. Żyrandol. Przepiękny. Kryształowy, taki jak mam w domu. Widzicie, te moje zawieszki to takie mało świąteczne, ale to jestem ja. Kolejna zawieszka, co my tu mamy? Cieszę się jak dziecko, OMG. Pomadeczka, przepiękna. Tak, nie mogło zabraknąć pomaduni. Kolejna rzecz to taka bombka, one były sprzedawane pojedynczo i wzięłam tych bombek dwie, one są takie holograficzne, także to jest jedyny chyba taki ostry kolor, który wzięłam, ale podobały mi się te bombki, także wzięłam jeszcze jedną taką samą. I tutaj chyba ona jest, tak? Tak, taką samą, żeby wiecie, gdzieniegdzie taki kolor rzucić. I tutaj ostatnia już zawieszka, to wzięłam taki płatek śniegu.
Taki holograficzny płatek śniegu. Przepiękny. Jest plastikowy, ale wygląda jak taki prawdziwy kryształ. Także bardzo ładne ozdoby mieli. I dodatkowo jeszcze wzięłam jedną rzecz. Prawdziwe cukierki świąteczne, które po prostu tak myślę, żeby porozrzucać po prostu na podłogę. W ogóle mam plan na podłogę, więc mam nadzieję, że to będzie spoko wyglądało. Na razie to chowam, bo chcę zaczekać w ogóle z ubieraniem choinki na Sepcia mojego, więc nie będę tego robiła sama, chcę, żebyśmy robili to oboje. Na razie wam tutaj pokazuję. Dobra, na razie to schowam i przejdziemy do drugiego sklepu, którym był B&M. I w B&M-ie wydałam 45 funtów, czyli 20 funtów mniej. I też kupiłam fajne rzeczy. Między innymi kupiłam światełka. One są takie bardzo białe. Cool White. I one były tylko za 3,99. I nie wiem właśnie, czy to jest dużo. 50. Nie mam pojęcia, czy to jest dużo. Nie umiem tego sobie wyobrazić. Najwyżej dokupię. Kolejną rzeczą to były takie zawieszki. Takie lekko różowe. Takie podłużne. Bardzo ładne. Popatrzcie, identyko jak moja ściana. I one były tylko za funt 99, w ogóle jedna zawieszka w Home Sense 4,99 i w ogóle 5, a tutaj zobaczcie całe opakowanie za funt 99. Kolejną rzeczą, którą wzięłam, to wzięłam Sisuni sweterek. Sisi, chodź misiu, chodź, chodź, zrobimy małe mierzyny, chodź mamusi, chodź do mamsi. Oj, ty nie masz jak przejść, bo ja tutaj zostawiłam wszystkimi zakupami, chodź. Będziesz miała pierwszy świąteczny też sweterek. Ugly sweater. Misiu. Chodź, rybciu. To jest rozmiar XS. Jej wzięłam. Chodź. Będziesz miała na dworze. Na dworek. Tak? Nie wiem, czy kurczę. Oj, zaczepiłaś się pazurkiem. Nie wiem, czy nie lepiej by było wziąć w sumie dla niej tej S-ki niż XS-ki. Myślałam, że... Zobaczcie, jaka cute. Jaka cute! Taki sweterek. No nie wiem, chyba jest dobry. Cieszysz się? Nie cieszysz się, tak? No jeden świąteczny sweter musisz, misiu, mieć. Jeden. Nie, chyba jest spoko. No. Ale nie będę cię męczyła. On będzie raczej na dwór, tak? Albo jak goście przyjdą jacyś. Och, nie lubię sweterka. No, to jest Sisulki. Co tam jeszcze wzięłam? Kolejną rzeczą, którą wzięłam, to był taki unicorn. Multi. Bardzo mi się podobają takie multi rzeczy. Wyglądają właśnie jak prawdziwe kryształy. Kolejna rzecz, to wzięłam takie prezenty, słuchajcie. One, to jest taka atrapa prezentu, która może stać pod choinką i jest ona cała brokatowa, plus ją się zapala i one świecą, widzimy? Także jest światełko i fajnie to, podejrzewam, że będzie wyglądało w nocy. To światełko zmienia kolory na niebieski, czerwony, zielony, biały, super. Zielony, żółty, spoko. Także wzięłam cztery takie prezenty. Wzięłam zielony, biały. On też jest bardzo brokatowy. Wszystkie są bardzo brokatowe. Tu ja postawię. Gdzie jest kolejny? Kolejny jest srebrny. Proszę bardzo. Sisi w ogóle w szoku, nie wie co to jest. I ostatni wziąłam chyba czerwony, tak, na pewno wziąłam czerwony, jest, tak wygląda, także bardzo ładnie to będzie wyglądało. Kolejną rzeczą, którą wziąłam, no to nie mogło zabraknąć kubka świątecznego i wybrałam właśnie taki kubeczek świąteczny w B&M-ie. Kolejna rzecz, dwie rzeczy, to są te szaliki na te. Na choinkę. I wybrałam taki w multikolorze, srebrny.
i taki rose gold. Także wydaje mi się, że takie dwa szaliki wystarczą. Jak to się w ogóle nazywa? Szaliki, pewnie będziecie się śmiały ze mnie. Ale ja w ogóle nie mam pojęcia, jak się nazywają dekoracje, więc musicie mi to wybaczyć. Dobra, kolejną rzeczą to znowu zawieszki i tutaj strasznie mi się spodobały te koliberki. One są w kolorze, ale w takim holo. Popatrzcie, jakie piękne. Wydaje mi się, że taki akcent rzucić właśnie gdzie nie gdzie taki kolor, to będzie super. Wzięłam Sisi jeszcze jakiegoś snacka. O, chodź Bisia, zasłużyłaś na to, że ten maś. Dobrze, to jest jej. I ostatnią rzeczą to taka dekoracja, którą można postawić na mebel. Jest to świeca, która jest przyozdobiona tak bardzo właśnie świątecznie. I jaki to jest zapach? Warm vanilla. Nie lubię waniliowych zapachów, ale bardzo podobała mi się ta dekoracja i no i cena 6 funtów tylko kosztowało to. Okej. I słuchajcie, ostatnim sklepem był sklep Tesco. A nie, jeszcze to kupiłam. To jest, jeszcze to kupiłam w BM-ie. Zobaczcie, takie bombki różowo-lawendowe. To pierwszy taki tak naprawdę set kupiłam tych bombek. I chyba jedyne. I kupiłam dwa takie jeszcze renifery srebrne, brokatowe. No, bardzo tanie w ogóle rzeczy takie w tym, w eBayu, w BM-ie. Dobra, i ostatni sklep to był Tesco. I w Tesco kupiłam taką małą choineczkę srebrną. Nie pytajcie się mnie, jak ja to postawię, bo ja jeszcze nie wiem. Ja po prostu brałam to, co mi się podobało. Wzięłam też kwiatka prawdziwego, który nie wiem dlaczego, przypominam właśnie święta. Jest czerwony, bardzo ładny i fajnie, że będzie coś żyło tutaj. Szkoda tylko, że opryskali go brokatem i nie może biedny oddychać, ale ja bym chciała z niego to zmyć i po prostu troszczyć się o niego. Bardzo fajne te kwiatki, słuchajcie, tylko 2 funty w Tesco, także wydaje mi się, że fajny akcent świąteczny. I w Tesco jeszcze 3 zawieszki kupiłam. W Tesco mają promocję 2 za 3. Tak? 3 za 2 znaczy się. I tak, nie mogło zabraknąć saruniowego Prosecco. Ja uwielbiam Prosecco. Wzięłam też takie świąteczne saneczki, bardzo ładne. I ostatnia zawieszka to taka typowo świąteczna, powiedziałabym. Coś takiego. No, i to by było tyle. I to by było tyle. W Tesco wydałam bodajże 13 funtów, bądź coś takiego. No. Także kochani, tak wyglądały te zakupy. Ja nie wiem, czy ja będę potrzebowała więcej. No ja nie mam pojęcia. Po prostu brałam tak na oko. No warto by było tą choinkę, wiecie, ozdobić teraz i zobaczyć, czy jeszcze jechać na miasto i coś dokupić, czy już nie. No tak to jest, jak się ma jakby te pierwsze święta. I nie wiem, czy to wystarczy, ale słuchajcie. Na razie to tak zostawię i ewentualnie do was wrócę, jak będę już z Sepkiem to ozdabiała i po prostu może gdzieś tam będę jeszcze dokupowała jakieś pierdółki, nie? Zobaczymy. A, jeszcze to kupiłam, takie coś. Jedną bombkę z naszą literką S. Sara, Sebastian, Sisi. I ona jest taka multikolorowa, fajna też właśnie w BM-ie. No. Także tyle to by było na chwilę obecną. Nie wiem, co jeszcze... Nie wiem, co jeszcze wam powiedzieć. Wrócę do was później. Kochani, ja właśnie wróciłam z miasta, bo jeszcze pojechałam na miasto na chwilę, ale pojechałam tylko i wyłącznie do Vision Express, żeby zrobić taki check-in z moimi soczewkami. Ale miałam jeszcze 10 minut i zaszłam do Funciaka. Szukałam kalendarzy adwentowych, ale nie mieli. Nie wiem, w tamtym roku mieli, w tym roku mają tylko jakieś czekoladowe, ale nie będę tego brała. Ale słuchajcie, znalazłam tam jeszcze taką zawieszkę.
takiego flaminga z piórkiem różowego i wzięłam. I wszystkie zawieszki, jak wiecie, wszystko w ogóle w funciaku jest za funta. Także mieli fajne rzeczy, powiem wam świąteczne. No nie wzięłam was, ale już nawet nie wiedziałam, że będę nagrywała. I wiecie co, kochani, tak sobie pomyślałam, że ubieranie choinki zostawimy na innego vlogmasa, ponieważ już i tak dzisiaj długo ten vlogmas trwa i nie chcę was za bardzo zanudzać, więc ubierać choinkę będziemy ubierać z Sepkiem. Po prostu już w następnym odcinku. Także czekajcie. Ja się teraz z wami żegnam. Dzięki, że byliście i do następnego.